Cześć, siemanko, z tej strony Araulen i tak ubłagaliście mnie o nowy odcinek z SF-a jeszcze dziś. Nie wiem, czy pojawi się konkretnie o 20, możliwe, że troszkę później, bo tak jakby jest godzina 17, nagram powiedzmy 20 minut, około pół godziny render, to wyjdzie nam 18, wrzucanie, no może na styk się wyrobię, zobaczymy jak to wyjdzie. Co dzisiaj sobie porobimy? Prawdopodobnie sobie pojeździmy trochę kombajnem, bo chcieliście to. I się wypowiem troszkę o Cattle and Crabs, bo się pojawił nowy gameplay. I może tak powiedzmy na gorąco coś tam skomentuję. Jeszcze osobny film prawdopodobnie się pojawi co do tego, bo tam jest... What the fuck? What is going on? What the hell? Aha. Nie, no w porządku. Jasna sprawa. Ma się rozumieć. Wszystko jasne. Znaczy, no nie wszystko jasne, bo pojęcia nie mam dlaczego tak wyszło jak wyszło. Ale aż zrobię fotkę na pamiątkę. Dobra. I możemy... inny kombajn. Jest to jakiś inny kombajn, którym powiedzmy nie jeździłem. Boże, Karla nie znoszę. Tym chciałem pojeździć, to nie działa. Ten jest brzydki jak noc. Może ten. No tylko hajsu nie mam. No po prostu cudownie. Po prostu cudownie. Co by tu teraz zrobić, żeby to ogarnąć? Musicie chwilę poczekać i muszę dorzucić trochę, żeby to ogarnąć. Okej, mamy to. To jaki tu walniemy? Tego walniemy, bo po prostu na tą resztę to nawet nie mogę patrzeć. Dobra. On ma koła, ma koła. Jasne. Wszystko w porządku. Dobra. Pojeździmy sobie kombajnem. Zrobimy małe testy. I co bym chciał o tym Cattle and Crabs teraz powiedzieć? A co chcę sobie... Jakieś tam głębsze wywody sobie zostawię zdecydowanie na osobny film. Bo tam po prostu chyba z pół godziny bym mógł o tym gadać. Jak tak zacząłem analizować. Także powiem krótko. Gra zapowiada się naprawdę dobrze. I coraz bardziej jestem przekonany, że to jest gra albo Acta Logica, albo stojąca na Insomnii. Dlaczego tak uważam? Po prostu gra niesamowicie przypomina Agrara. Wygląda to zdecydowanie jak wyszczegółowiony, dopracowany Agrar 13. Z czego w sumie się bardzo cieszę, bo po prostu zawsze kibicowałem Agrarowi. I nawet jeśli teraz będę musiał stanąć z jego duchowym następcą oko w oko, jako przeciwnicy, jeśli można tak to nazwać, z chęcią się tego podejmę, bo to naprawdę... O, widzicie, jak się ślizga na mokrym. To naprawdę będzie duma nawiązać walkę, konkurencję z kimś, kogo się dawniej podziwiało i chciało, aby tam się komuś właśnie udało. Także bardzo chętnie się podejmę tego. I co mogę powiedzieć? No, oświetlenie... Boże, ale on ma ograniczone ruchy. No sakra, jak to jest do regulacji. Oświetlenie robi niesamowite wrażenie. Jest naprawdę naturalne, takie... świetnie odwzorowuje fakturę powierzchni. Budynki są po prostu niesamowitej jakości, takie różne drobnostki. Po prostu aż miło, no trzeba przyznać, miło na to patrzeć. Co jeszcze? Wnętrze traktorów także robi niesamowite wrażenie, to muszę przyznać. Postarali się, różne funkcje, skrypty, pierdoły. Nie wiem ile osób nad tą grą pracuje, ale podejrzewam, że sporo więcej niż nad SF-em. Albo po prostu są no, zdolniejsi. Ale to nie oznacza, że w tej chwili SF jakby sobie odpuszcza. Wręcz przeciwnie. Już po prostu zamierzamy dalej realizować nasze plany, które sięgają bardzo, bardzo daleko.
i po prostu mogę zagwarantować, że nie odpuścimy i nasza fizyka po prostu będzie tylko początkiem rozpoczęcia drogi na szczyt, jeśli tak to mogę nazwać. Bo w sumie nie było planów, szczerze mówiąc, co do powiedzmy... a spróbuję tam potrawić, jakby się dało. Nie było planów, powiedzmy, co do wyszczegóławiania maszyn, bo to takie jakby jest oczywiste. Więc będziemy starać się te maszyny robić jak najlepiej. I trzeba będzie właśnie pomyśleć nad jakimiś skryptami. I jak się już je opracuje raz, to potem można je wsadzać do każdego traktora, także to nie robi problemu. I warto się nad tym zastanowić. Co do krów mięsnych. Krowy mięsne to ciekawy pomysł. Pojawiały się już tam pojawiały się już co do tego spekulacje w przypadku Farminga 17, bo coś tam było widać na concept artach. Także warto będzie też to rozważyć. Sam, tak jak mówiłem, planujemy sporą rewolucję, jeśli chodzi o zwierzęta w SF-ie. Dlatego po prostu dorzucenie choćby tych krów mięsnych, czy ogólnie bydła mięsnego, nie krów, po prostu bydła mięsnego, nie będzie jakimś znaczącym problemem. Nie wyjadę tym kombajnem. No to tak jak widzicie, po prostu my robimy swoje. Muszę przyznać, że Cattle and Crops na obecną chwilę robi ogromne wrażenie. Grafika jest na najwyższym poziomie, jest agrarowska. Jest po prostu świetna, to muszę przyznać. SF tutaj w tym wypadku trochę blado wygląda. No i trzeba będzie się postarać, żeby to lepiej zaczęło też wyglądać. Jaki jest nasz plan, recepta na poprawienie grafiki? Mamy materiały bazujące, odzorowujące działanie Unreal Engine 4. Także będziemy starać się po prostu poprawiać to oświetlenie, poprawiać fakturę powierzchni, sprawiać, żeby było to wszystko jak najbardziej naturalne. I po prostu będziemy robili swoje. Jak sami zauważyliście, zespół SF-a wcale nie jest głupi, bo jest naprawdę zdolny i po prostu potrzeba tylko trochę czasu. Dlatego myślę, że te osoby, które jeszcze dzięki nowej fizyce właśnie zaczęły uważać, że SF powoli zaczyna pokazywać pazur, nie zmienią w tej chwili zdania. Po prostu myślę, że dzięki waszemu wsparciu, waszej wierze w nasze możliwości, damy radę i odpowiemy jeszcze mocniejszym działem na to, co pokazali twórcy Cattle and Crops. Po prostu uważam, że na obecną chwilę to jest pokazywanie możliwości. My pokazaliśmy fizykę, Giants pokazał FSA 17 w jakiś tam sposób, plus możliwości Holmer DLC. Twórcy Cattle and Crops pokazali jakość ich budynków i innych, i ogólnie poziom szczegółowości, na który pozwala ich silnik. Dlatego tutaj tym bardziej uważam, że to jest Insomnia, bo właśnie ten silnik pozwalał na naprawdę fajne oświetlenie i sam model bydła także przypomina mi aktalogiczną myśl technologiczną. Nie wiem, może się mylę, może moje ciągłe porównania do Agrara są omylne, jednak wydaje mi się to naprawdę dużym prawdopodobieństwem. Także po prostu na spokojnie, na razie podejmujemy dyskusję co do tego i będziemy robić swoje. Zobaczymy, kto na końcu tego wyścigu będzie pierwszy. Myślę, śmiem twierdzić, że mimo wszystko ten rok, jeszcze 2016, będzie mimo wszystko należał do Giantsa. To jest po prostu gra o tak wysokim marketingu, tak wysokim poważaniu, szacunku, ogromnej ilości graczy, że myślę, że czego by nie pokazał SF czy Cattle and Crops, w tej chwili nie ma możliwości zdominowania rynku. Ten rok będzie należał do Giantsa, jednak 2017 może być już naprawdę dużo
ciekawszy, bo jeśli gracze zobaczą taki wysyp najnowszych technologii w symulatorach farmy, po prostu zaczną się zastanawiać, co wybrać. Moim zdaniem to bardzo dobre dla rynku, bo sprawia, że gigant powoli będzie czuł oddech konkurencji i to skłoni go do jeszcze większej pracy, co jest jedynie, tylko i wyłącznie na plus. Dobra, może uda nam się wyjechać tym kombajnem? Aha, i skoro chcieliście SF-a, no to Outlast będzie jutro, tak, bo nie dam rady wrzucić w tej chwili dwóch filmów na te powiedzmy 20. O, udało się wyjechać. No, jeszcze w sumie tak nie w 100%, gdzie mi go przechyliło trochę. Ale dajemy radę. No, podjedziesz. Podjedziesz! Podjechał, tak, dobry kombajn. Także co, krótki odcinek. Myślę, że do 20 minut nie będę się tu rozgadywał, bo chętnie, bardzo chętnie zrobię analizę po kolei tego gameplaya z Cat & Crabs na osobnym filmie. Obiecałem przy pierwszym filmie, co sądzę o nowym projekcie Cat & Crabs, że w razie nowych materiałów będę coś nowego tworzył. Także z przyjemnością coś tam jeszcze nagram. Nie wiem kiedy, ale postaram się, jak nie dziś, to jutro nagrać właśnie takie moje osobiste zdanie co do tego. I wtedy jeszcze, ale te koła są zusemkowane. I wtedy jeszcze możemy sobie pogadać, podjąć dyskusję na ten temat. Jeśli macie swoje osobiste zdanie co do tego gameplaya, jeśli już widzieliście, także możecie wpisać w komentarzach, może macie jakieś sprawy, które chcielibyście, abym poruszył w przypadku takiego filmu. Także możecie śmiało pisać. Zobaczymy jeszcze, jak traktor się zachowuje na mokrym asfalcie. Ale te koła są zusemkowane, masakra. Możecie... O, widzicie, ślizga się. Może przesadzone trochę. Tak, sporo przesadzone, ale się ślizga, jak widzicie, i jest lepiej niż na suchym asfalcie. Lepiej, no, po prostu mocniej się ślizga w ten sposób. Wow, ale te koła latają, masakra. No to co? Jeśli macie jakieś swoje zagadnienia, które chcielibyście, abym przeanalizował na filmie, piszcie śmiało. Ja, jak nie dziś, to jutro, ewentualnie w poniedziałek, postaram się nagrać właśnie taką moje zdanie co do Cat & Crabs. Pewne kwestie na pewno się powtórzą względem tego, co właśnie tutaj teraz powiedziałem, ale sporo świeżych rzeczy także powiem. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oczekiwania na oglądanie. Ja się tym razem z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.